Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Andrzej Twarowski, Kanal Plus. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowidzew.pl. Chciałbym, żebyśmy co tydzień w Lidze Plus Ekstra mówili o występach Widzewa w Ekstraklasie, czego Wam i sobie życzę. Pozdrawiam, Twaro. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dzień dobry, niedziela 20 września 2020 roku. Dzień dobry Widzewie, witamy Was, Maciek Winczewski, ze mną jest też Michał Nibarski. Cześć Michał. Cześć. I jak nastrój, powiedz mi, w niedzielę? Dzień dobry Widzewie, można powiedzieć, wreszcie pierwszy raz. Po pierwsze, pierwszy raz Maćku z Tobą w niedzielę, z Tobą już nie pierwszy raz, natomiast pierwszy raz w niedzielę taką radosną. Ja już dzisiaj rano, jak się obudziłem, to oczywiście przejrzałem troszeczkę portale widzewskie, przejrzałem galerię zdjęć, między innymi Martyny z WTM-u i nie tylko. I oczywiście obejrzałem wczoraj wieczorem skrót polsatowski meczu Widzewa, bo jak Widzew wygrywa wreszcie, no to radość jest wielka. I też dziwnie się czułem wracając do Warszawy, ale fajnie, no bo tak dziwnie się wraca po wygranym meczu. To prawda. No tak się odzwyczailiśmy troszkę od tego. 5 meczy ligowych bez zwycięstwa wreszcie przyszło. Jak oceniasz ten mecz w ogóle? Jak oceniam? Największy plus, taki troszeczkę sarkastycznie, bo nie byłbym sobą, ale największy plus, ale jednak taki pozytyw też, są słabsze drużyny w tej lidze od nas. Stomil Olsztyn był bardzo słabą drużyną, ale nie ujmuje absolutnie tutaj zwycięstwa Widzewowi, tych zdobytych punktów, bo rzeczywiście walczyli chłopcy, grali no, w miarę na tyle, na ile ich chyba stać. No i oczywiście Fundambu show przez tę fantastyczną bramkę. Ja w ogóle jestem bardzo zaskoczony Fundambu, bo byłem taki sceptyczny, kiedy on przychodził do nas, pewnie jak wielu kibiców Widzewa, bo chłopak z KTS weszło, właściwie wychowanych, tak można powiedzieć. Wiesz, B-klasa, potem A-klasa, jakiś epizod w Radomiaku i wydawało się, że no troszeczkę zaciskany przez Krzysztofa Stanowskiego, no a on staje się realnym zagrożeniem dla Marcina Robaka, jeżeli chodzi o sympatię kibiców Widzewa. Mhm, to prawda. Staje się chyba to, o czym Krzysztof, o czym Krzysiek, o co zakładał się chyba z panią prezes, że on stanie się ulubieńcem publiczności, przynajmniej to nam obiecywał tu na antenie naszej, gdy chłopaki z nim rozmawiali i rzeczywiście chyba powoli tak się staje. No, to jest, zaczyna być zawodnik, od którego ten skład będzie ustalany. No chyba tak, aczkolwiek ja bym jeszcze troszeczkę poczekał, wiesz, z oceną całościową, no przynajmniej do końca tej rundy wiosennej, jesiennej, przepraszam, już mi się myli, jesień prawie już jest, chyba dzisiaj albo jutro. W każdym razie no robi pozytywne, największe zaskoczenie i to chyba moim zdaniem najlepszy zawodnik wczorajszego meczu. Plus tam Krystian Nowak mi się podobał. Wreszcie na skrzydle grał Mati Michalski. Nie wiem, jak ty oceniasz jego wczorajszy występ. Mi się podobał. Oczywiście daleko Matiemu jeszcze do takiej optymalnej formy, ale cieszę się, że tego blondasa widzę znowu biegającego w Widzewie po skrzydle. Natomiast na drugim biegunie no, najsłabszym zawodnikiem, przykro mi to mówić, chociaż niektórzy powiedzą, że się cieszę, no ale to nieprawda. Marcin Robak, nieporozumienie w jakimś sensie, no bardzo słaby. Nie wiem, co się dzieje z Marcinem Robakiem. Na szczęście celnie z rzutu karnego i plus. Natomiast drugi zawodnik, według mnie najsłabszy, ale tu nie było zaskoczenia, to Oyama oczywiście. I zastanawiam się, czemu obaj wychodzą w podstawowym składzie. O ile Marcin Robak, rozumiem, kapitan, jeszcze w podstawowym składzie wychodzi, jestem w stanie to zrozumieć, natomiast z Oyamą to mam problem. A ty rozumiesz, dlaczego Oyama gra w podstawowym składzie? Ja mam takie wrażenie, że wczorajszy mecz był po prostu już ostatnim, przynajmniej mam taką nadzieję w Widzewie. My zresztą wczoraj udało mi się znaleźć połączenie. Wiesz co, nie, jakieś tam plotki chodzą, ale nie jest to jeszcze nic pewnego. Jeszcze mamy kilkanaście dni, żeby rozwiązać, bo to chyba 4, wydaje mi się, że 4 października będzie się kończyło to okienko, więc jeszcze są 2 tygodnie, żeby ten kontrakt rozwiązać. Natomiast ja wczoraj, domyślając się, jakie możemy mieć opinie po tym meczu Henryka, sprawdzałem. W czwartek 10:25 jest najbliższy bezpośredni lot do Tallina. My z Marcinem już zadeklarowaliśmy się, że jesteśmy w stanie gdzieś tam nawet na 8 dostarczyć Henryka do na Okęcie. Co śmieszne,
Ja o tym wspomniałem przed meczem. Przed meczem cena biletu to było 346 zł, powiedziałem o tym na antenie. Natomiast w pierwszej połowie, jak sprawdzałem, to okazało się, że ten lot już zdrożał. Już jest 430 zł. Także mam wrażenie, że ktoś z lotu może nas słuchał i wie, że ten bilet będzie potrzebny. No Henryk po prostu nie zagrał ani jednego dobrego meczu. Gdzieś tam pamiętam 45 minut w drugiej lidze w jednym spotkaniu i to w zasadzie wszystko. Klapki na oczach i zawodnika jednego zawsze mamy mniej na boisku. Natomiast co do Marcina, ja mam taką... szukam dobrego słowa. Taką diagnozę postawiłem, że wczorajszy mecz jakby pokazał, że my mamy problem mimo wszystko ze skrzydłami, bo i tych piłek transportowanych w pole karne nie ma, bo w pierwszej połowie Marcin sobie był w zasadzie przywiązany do pola karnego, czyli w tym miejscu, w którym on być powinien, natomiast tam nie dostawał kompletnie żadnych piłek, nie wrzucaliśmy nic, ani za dużo wrzutek nie było ze strony Michalskiego, bo Michalski też bardzo dynamiczny, starał się wchodzić gdzieś w dryblingi, natomiast z drugiej strony był Henryk Oyama, który nie robił kompletnie nic. I tych piłek nie dostarczali. Potem Marcin w drugiej połowie zaczął schodzić na boki i z kolei się okazało, że nie ma nikogo w polu karnym. Ale myślę, że to jeszcze kwestia no, czasu. Nie jeszcze stwarzamy czas. Sytuacji. Właśnie minus no jest właśnie. Taki, że nie stwarzamy sytuacji. Natomiast no, Marcin Robak ma problem z przyjęciem piłki. Ona mu odskakuje szczuciem. Nie wiem, z czego to wynika. No czekamy na Marcina Robaka takiego w dobrej formie. Może ona nadejdzie, może nie. Natomiast no, generalnie nie ma tutaj co marudzić dzisiaj, bo wygrany dokładnie. Mecz i cieszmy się tym, bo to są takie plusy. Fundambu, Nowak mi się też podobał w tej obronie i myślę, że on z Grudniewskim, jeżeli Grudniewski będzie grał taki z ŁKS-em, to będziemy mieli fajną parę stoperów. Myślę, że tutaj ciężkie czasy czekają. Daniela Tanżynę będzie musiał rywalizować, bo Grudniewski chyba odczuwał trudy tego spotkania derbowego. Zdaje się, że nie trenował z zespołem przed sezonem i ma chyba jakieś problemy drobne, kondycyjne, bo skurcze tak. Połapały. Nie wiesz, jaka jest przyczyna, ale tak słyszałem. Tak, no to jest kwestia tego, że troszeczkę odczuł trudy meczu. To co mówisz, raz, że 3 dni temu graliśmy, 2, że Michał jest nieprzygotowany do sezonu, ale to jest jakby normalne, no bo tak jak mówisz, nie trenował z zespołem, on przyszedł dopiero przed Radomiakiem, przed tym pierwszym meczem, wcześniej w Radomiaku też. A czy normalne jest w Widzewie chyba, że jest nieprzygotowany do sezonu? No tak, znaczy mówię normalne w sensie takim, że jeżeli przychodzi zawodnik tak, w trakcie wiemy, przygotowań po miesiącu, no to tak naprawdę on potrzebuje chwilę czasu, żeby, nawet już nie mówię o jakichś tam schematach, natomiast po prostu fizycznie potrzebuje musi... Potrzebuje chwilę czasu, żeby się do Widzewa dostosować. Dokładnie. To jest nasze motto, dajcie nam się. A wiesz, no głupio byłoby grać ze stoperem, o którym wiesz, że musisz jedną zmianę na pewno na niego poświęcić koło 60-70 minuty, więc niech on sobie spokojnie dojdzie, ale tak jak mówisz, to będzie jakby nasza główna para obrońców, Krystian Nowak i Michał Grudniewski. Trochę mi szkoda Krystiana, bo to wczoraj 3 takie sytuacje miał, gdzie mógł tą bramkę zdobyć w lidze. Znaczy jedną miał sytuację jeszcze w meczu derbowym, gdzie ta piłka po prostu go jakoś tam minęła o pół metra przy samym słupku, natomiast wczoraj dwie takie raz z głowy i raz próbował powtórzyć na 5 metrze strzał Fundambu. Także no, jeszcze tylko bramki u niego brakuje. Natomiast coraz pewniejszy punkt naszej obrony. Jeżeli chodzi o skandowanie w trakcie meczu, nie wiem czy słyszałeś, bo tam pozdrawiano jednego piłkarza. Tak, ale to pozdrawiano, to ja byłem zaskoczony, ale potem dowiedziałem się, że jest Rada Języka Polskiego i ona ustanowiła takie nowe zasady odmiany stopniowania przymiotnika głupi, czyli głupi, głupszy, poczobut. W związku z tym myślę, że publiczność dlatego skandowała jego nazwisko. Dla mnie to jakaś, no myślałem, że chodzi o mecz, to byłoby kuriozalne, no ale ponieważ są nowe zasady stopniowania przymiotnika konkretnego w Polsce teraz, no to chyba dlatego, że Rada Języka Polskiego doceniła piłkarza Widzewa. No może nie akurat za grę, a tak zupełnie poważnie uważam, że no Poczobut coś miał z głową, chyba miał wysoką temperaturę w meczu z ŁKS-em, bo jeżeli zawodnik mają skandować kibice nazwisko zawodnika, dlatego że chce połamać kogoś z drużyny przeciwnej, choćby to był i ŁKS, no to nie wiem, to trochę inną piłkę, się na trochę innej piłce wychowałem. To znaczy myślę, że czy ty Maćku, czy ja też mamy szansę stać się
no, takimi sztywnymi gościami dla niektórych kibiców Widzewa, bo troszeczkę podreperuje się kondycję, będziemy biegać za jakimiś piłkarzami w derbach albo z Legią, o, i na przykład będę jeszcze większym bohaterem, komuś złamie nogę i będzie super. No. Czyli rozumiem, że wracamy do akcji pod tytułem presja na zarząd, żeby podpisano kontrakt z Maciejem Winczewskim, bo podobno udało nam się podpisać Daniela Mąkę. Jeżeli będziesz łamał nogi albo usiłował, już grał tak, żeby w meczu bardzo ważnym, derbowym, szybko złapać czerwoną kartkę, to jestem jak najbardziej za. No dlatego, że moim zdaniem tak się w piłkę nie gra i jeżeli chodzi o derby, trzeba przyznać, że UKS był po prostu dużo lepszą od nas i tyle. Natomiast no, kiedyś był Grzegorz Krysiak, nasz chuligan, kibice UKS-u tak śpiewali, bo też był znany z wysokiej inteligencji i umiejętności wojskowych. Zresztą no, Bartłomieja Poczobuta dobrze portal Weszło po meczu derbowym podsumował i właściwie jak ktoś chce poczytać o jego umiejętnościach, to odsyłam na Weszło. Od poniedziałku były takie cieplejsze dni, Bartek, widziałem, że też ściął włosy, więc może zapomniał o czapce. Tak, chciał być bardziej groźny, jak to Sosen powiedział, że no bo Łukasz Sosenkiewicz jakoś po meczu rozmawialiśmy, mam nadzieję, że Łukasz się nie obrazi, że tutaj przywołuje tą rozmowę, ale to była taka sympatyczna, śmieszna rozmowa, no i Łukasz stwierdził, że no Poczobut chciał stać się bardziej groźny, to się na łyso ogolił, no. Nie wiem, nie podobało mi się to co robił, bo grał na granicy takiego wylecenia z boiska i dobrze, że sędzia był jakiś taki litościwy. Ta kartka tak mniej więcej od trzeciej minuty spotkania czerwona nad nim wisiała, ale zostawmy, no bo tak. Nie ma sensu rozmawiać, myślę o Bartku Poczobucie więcej, bo takie mam jakieś dziwne przeczucie, że za dużo nie będzie grał w tej rundzie, jeżeli tam się nic w środku nie wydarzy, bo bardzo dobry mecz w mojej ocenie zagrała para Mucha i Możdżeń. No właśnie, nie wiem czy Możdżeń, bo to różnie są oceniani ci piłkarze. Możdżeń, no ale na pewno lepiej niż ostatnio grał. Mucha tak, Mucha im plus. No i myślę, że Bartek Poczobut, do którego, żeby nie było tutaj wątpliwości, ponieważ zwracam się tu do tej grupy słuchaczy Radia Widzę, którzy wszystko dosłownie biorą, jeżeli powiem, skrytykuję piłkarza typu Poczobut, to że go nie lubię. Nie, ja lubię wszystkich piłkarzy Widzewa, tylko chciałbym, żeby oni oprócz tych umiejętności tak zwanych, bo nie wszyscy mają, to jeszcze czasami mieli troszeczkę rozumu, myślenia. Ja rozumiem, że można się zagotować. Wczoraj Daniel Mąka też, który wszedł. Niektórzy mówią, że to była taka symboliczna zmiana. Nie wiem, czy to też zauważyłeś, bo zszedł Robak, a wszedł Daniel Mąka, ale chyba aż tak to nie było, że nie mogą ze sobą grać. Po prostu to decyzja trenera. Daniel Mąka wydaje mi się przyzwoicie, aczkolwiek chyba było widać, że bardzo chce udowodnić swoją przydatność do Widzewa, waleczność, no i tam dostał żółtą kartkę, moim zdaniem troszeczkę niepotrzebnie. No ale będziemy obserwować, jak się będzie rozwijać współpraca Daniel Mąka, Marcin Robak. Dla dobra. Jeżeli chodzi o to, czy potrafią ze sobą grać, jeżeli potrafią ze sobą wspólnie iść i negocjować premię, to myślę, że z graniem też nie powinno być problemu. Natomiast nie wiem, czy wspólnie negocjują jeszcze, natomiast tak, żeby zakończyć, Maćku, nie wiem, czy się zgodzisz, temat, bo też w ogóle ten temat, bo on już czas jakiś minął. Daniel Mąka, Marcin Robak, obaj są w składzie Widzewa, obu kibicujemy, tworzą jedność. Daniel Mąka, Marcin Robak podają sobie rękę, więc myślę, że nie ma tutaj już problemu i temat zakończyłbym pod tym względem. Myślę, że tak, jeszcze tylko słówkiem odnośnie tej wczorajszej zmiany, głupi faul, ale też jedno fajne dorzucenie do Karola Czubaka i tam minimalne spalone, tak. ale to trzeba docenić. Natomiast co do tego Mateusza Możdżenia i Patryka Muchy, ja to wczoraj w dogrywce nazwałem takim dyskretnym występem, bo oni jakoś nie zrobili nie wiadomo jak wielkiego szału do przodu. Natomiast to, że Stomil nie miał żadnych sytuacji, poza jakimś tam jednym czy dwoma wypadami, to też jest między innymi ich zasługa, bo oni ten środek pola po prostu zabezpieczyli. I ja się zacząłem wczoraj zastanawiać, czy Mateusz Możdżeń nie będzie lepiej wyglądał przy Patryku Musze. Dlatego, że Poczobut to taki typowy przecinak, taki przeszkadzacz. I wtedy jakby cała odpowiedzialność za tą ofensywę też, jeżeli chodzi o środek, spoczywała na Mateuszu Możdżeniu. A w tej chwili oni się tak fajnie wymieniali. Ich nie było jakoś bardzo widać, natomiast mówię, według mnie zabezpieczyli ten środek pola, ja im wstawiłem wczoraj po siódemce, zobaczymy jak to będzie też w trzeciej połowie, jak Maciej Wojciechowski będzie sobie oceniał, ale generalnie fajny mecz. No, dużo uśmiechu wczoraj na pewno
Było pytanie, no tak, tylko, i dominacja taka, prawda? Tak. Bo tam nie było właściwie takiego zagrożenia, że coś nam może się stać. Oczywiście Stomin miał tam jedną czy dwie sytuacje, nawet jakieś tam kilka gdzieś tam wbiegali w pole karne, natomiast oni byli tak słabi, że grał tam taki zawodnik, nie wiem, czy to był Łotysz, Estończyk, tudzież Litwin, taki wysoki, no to publiczność tutaj na prostej, gdzie siedziałem, znaczy stałem dosłownie, śmiała się, że to Ibrahimowicz, tylko przefarbował włosy, no ale mówisz to było takie sarkastyczne. O tym napastniku, tak? Tak, z przodu, taki wysoki, bardziej wyglądał jak zawodnik rugby ewentualnie, bo taki troszeczkę, no ale takie drewniane umiejętności. To wywoływane przez nas wcześniej Krzysiek Stanowski popełnił wczoraj tweeta odnośnie tego zawodnika. W Stomilu w pierwszej połowie grał najgorszy napastnik, jakiego w życiu widziałem. Wydaje mi się, że oszukuje ludzi w kwestii swojego zawodu. I to tak, myślę, że uczciwa ocena. Uczciwa ocena tego. Taka złośliwa. Stanowski jest złośliwy. Ja nie lubię złośliwych ludzi. Przepraszam. No to zostawię cię z tą opinią. Natomiast tak sobie... Wyjdzie Neymar do Stanowskiego i się skończy. Będzie flaga Japonii, tak? A jaka jest flaga Japonii? No czerwona z białym. Michał, tak sobie spoglądam też na to, co się wydarzyło 20 września, jeżeli chodzi o spotkanie. Ważna data, tak. Zacznijmy od 75 roku. Ruch Chorzów, mecz domowy, 1-1. Pokusisz się o strzelca bramki? Wracamy do naszej zabawy. Jaki to był mecz? Przypomnij z mi, Ruchem Chorzów 1-1, 75 rok. Człowieku, no co ty, nie wiem, nie będę strzelał. A Andrzej Pyrdoł znowu się objawił. Ostatnio jak z kimś prowadziłem Dzień Dobry Widzew, to też coś o Andrzeju Pyrdole było. A teraz Andrzej Pyrdoł jest w ŁKS-ie, w Widzewie, czy jest pomimo? Ja myślę, że jest chyba w ogóle poza piłką, jeżeli chodzi o pana Andrzeja Pyrdoła, seniora. Jego syn był trenerem, a wnuk w tej chwili, nie wiem, czy w Legii nie jest Pyrdoł, czy kto? Tak, w Legii jest, tak, w Legii Warszawa, tak. Po jednych pieniądzach. Będzie takim samym ŁKS-iakiem jak Saganowski pewnie. Chyba tak. A swoją drogą pamiętam odnośnie Saganowskiego i tego ŁKS-iaka, któryś z programów Maćka Samuela, gdzie tam z Bartkiem Stań do sobie rozmawiali, to jakiś jeden chyba z pierwszych odcinków. I, no bo Maciek Samuel grał w ŁKS-ie. No niestety, to go mnie skreśla. Gdzieś tam mówił, bo Bartek go zahaczył o Saganowskiego. Ja tą karierę miał. Tak, że Saganowski to wcale na początku nie był taki bardzo ŁKS-iak podobno, ale nie chciał Maciek nic więcej wtedy powiedzieć, trzeba może będzie go kiedyś dopytać. Jak ale Maciek porozmawia z ŁKS-iakami, to się na pewno wszystkiego dowie, pewnie tak się rozmawiał, bo to jest stronie miasta. Przeskakujemy sobie o 9 lat do przodu, 84 rok, mecz Pucharu UEFA, AGF Aarhus. 2-0 wygrany mecz. A pamiętam ten mecz. To ważna data, bo o ile dobrze pamiętam, to był pierwszy mecz Pucharów Europejskich na Widzewie, jaki graliśmy właśnie z Aarhus, dlatego że do tej pory graliśmy na Alei Unii, o ile dobrze pamiętam, ale pamiętam bodajże strzelców ramek, bo tam strzelił na pewno gola z karnego mój ulubieniec, czyli DD, Dariusz Dziekanowski i chyba Świątek, ale może się mylę, na pewno jest. Brawo, tak, Świątek? Skuteczność, dokładnie tak. Pamiętam ten mecz. Nie było ciebie na świecie pewnie jeszcze, czy było? No nie, ja jeszcze gdzieś tam, nie wiem czy w planach już byłem. Aha. Ja pojawiłem się dopiero jakiś czas później. 86 rok, 20 września, mecz z Polonią Bytom, od strzelców bramek cię nie pytam, bo było 0-0, więc nie ma co gadać. O, tu byłem już od 8 lat. Pogoń Szczecin, 95 rok. Wygraliśmy 3-0 u siebie. Mecz rozgrywany oczywiście. Koniar, hat-trick. Brawo. Pamiętam. 97 rok. Mecz również u siebie. Wisła Kraków była naszym przeciwnikiem. Wynik 1-1. A tu który rok był? 97. 1-1. Kurczę, kto mógł strzelać? Nie wiem. Nie, tutaj będę strzelał. Szymkowiak? Nie, tu jeden z zawodników raczej defensywnych, czyli Dariusz Gęsior. Proszę, nie będę pamiętał. O, 2008 rok. 1-0 mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Mecz w Bielsku rozgrywane. To był mecz w pierwszej lidze, czyli byliśmy już po spadku z Ekstraklasy. Wygraliśmy 1-0.
I też jeden z twoich ulubieńców strzelił bramkę. Marcin Robak. A tak myślałem, tak myślałem. ale to był Marcin Robak, dobry napastnik jeszcze. To był Marcin Robak. To jest już 12 lat. To był Marcin, który dopiero wchodził do zespołu, bo to był ten pierwszy sezon spadkowy, w którym my ligę wygraliśmy, ale nie udało nam się... Złote czasy Sylwestra Cacka. Tak, i to trzeba jakby powiedzieć, bo wtedy w pierwszym i w drugim sezonie tak naprawdę to nie było pytania, czy Widzew wygra, tylko ile wygra. W drugim sezonie to w ogóle zdeklasowaliśmy rywali, bo dokładnie. Tam chyba na trzecią drużyną 21 punktów było przewagi. No wtedy w super formie był Robak i także Darke Das Cernas, to byli no, Panka, Bieniuk, no było tam paru graczy długo wymieniać. No taki zespół, który wygrywał dwa razy pierwszą ligę, a myślę, że śmierdziałoby pucharami, gdyby to była ekstraklasa, jeżeli chodzi o potencjał zespołu. O mecz z Piastem Gliwice pytać nie będę z 2013 roku, bo niestety przegraliśmy tam na wyjeździe 3-0. Flota Świnoujście 2014 rok, remis u siebie, no to już nie są złote czasy Sylwestra Cacka, 1-1 Mroziński, ale aha, 2000... teraz Stalowa Wola, albo w tamtym sezonie Stalowa Wola, nie wiem, może odszedł Piotr Mroziński, to był taki piłkarz, w którym niektórzy też widzieli taki duży talent, ale jakoś się nie rozwinął odpowiednio. Ale parę lat, jak pamiętam, w Widzewie pograł. Był jeszcze jeden taki zawodnik. Grał w Woli ostatnio. Był jeszcze jeden taki... Tak, bo nawet na gdzieś tam jakiś wywiad pamiętam pomeczowy z poprzedniej rundy z Piotrkiem. Ale był jeszcze jeden taki zawodnik, tylko teraz Kasprzak. Też taki bardzo podobny, jak o sobie w tej chwili przypominam. Do Sampecji poszedł. Tak, on wygrał w ogóle jakiś taki turniej Nike czy Adidasa, nie pamiętam w tej chwili. I dzięki temu mógł sobie potrenować z drużyną Ekstraklasy, a koniec końców podpisał kontrakt z Widzewem. Też gdzieś jakiś czas temu chyba przymierzany był do Widzewa jeszcze w drugiej lidze, ale zostawmy. U nas wszyscy są przymierzani, wszyscy byli piłkarze, jak jest okienko transferowe, to są. Ale to są prawda. Trzy bardzo ważne daty, jeżeli chodzi o urodziny. Mam nadzieję, że masz to zapisane. Tak, czy ja mam za chwilę do urodzin postaram się przejść. Czasu chyba jeszcze starczy, więc przyspieszamy. GKS Bełchatów 2000... Czy dzisiaj nie ma na żywo, nic są jakieś powtórki, to będziemy tak, myślę, do 12. Do 12? Maćka Wojciechowskiego szlak trafi albo po prostu, albo śpi. No i tak mnie nie wyłączą przecież. Głupi jestem Ryan, jak nie wiem. Nie sądzisz? Że Ryan nie śpi. Pewnie śpi, możemy go poobgadywać. Denerwujemy. No i potem znowu nie będzie pensji. No to trudno, i tak mi nie płaci od parę miesięcy. A nie, to dobry, Ryan jest dobry, ja jestem taki szczery, ja zawsze szczery i zero hipokryzji. Ryan jest najlepszym redaktorem naczelnym, w ogóle najlepszym dziennikarzem, z jakim udało mi się spotkać. To zaszczyt dla mnie, że z nim pracuję. Zaraz nas to oskarżą o dwubiegunowość, popadanie ze skrajności w skrajność. 2015... To jest taka choroba dwubiegunowa, to tak. Jesteśmy usprawiedliwieni. Ale masz na to papiery? To chyba słychać, nie? Wszyscy słuchacze, którzy nie znają, to chyba wiedzą. Ja jutro na wszelki wypadek jadę na rynek i będę polował, może gdzieś da się kupić. 2015 rok, GKS 2 Bełchatów. Polowania zabronione są, nie na norki. Ale rok jeszcze można chyba. Zostawmy politykę, bo nas tu wywiozą na taszkach. Ja nie wiem, no to ostatnio chyba jakaś taka dla zwierząt coś. Michał, bo idziemy w złą tak, stronę. Tak, w ramach protestu mam obroże teraz na szyi. Ale Maciek mnie pociąga. Po wczoraj jeszcze, czy tak od rana przy niedzieli? No tak, po wczoraj tak, bo to ja lubię takie zabawy z sadomasą. Wydało się. Dobra, wracamy do poważniejszych. 2-1 przegraliśmy z GKS-em 2 Bełchatów, strzelcem bramki Mariusz Rachubiński, czyli zawodnik, który dzisiaj będzie niejako debiutował za 6 godzin, 5 minut start pierwszego meczu futsalowego w hali Pakowa. Zapraszamy, bo najprawdopodobniej to jeszcze nie jest 100%, ale myślę, że tak 95-99% możemy nawet powiedzieć, że będziemy komentować ten mecz dla was, ale to obserwujcie super. Nasze to ja media. Posłucham i chyba się wybiorę na futsal, bo jak mam do wyboru futsal, koszykówkę, zdecydowanie stawiam na futsal. Wiesz co, ja wczoraj gdzieś któryś z kibiców na forum tak sobie przeglądałem właśnie temat związany z futsalem i
przypomnieli, jest tam gdzieś filmik. A to futsal, a ja myślałem, że futsal. Myślałem, nie, że to coś jest jak... Nie, food drag. A nie, nie, nie. Przypomnieli, jest film gdzieś na YouTube z jednego z turniej halowych. Food drag, to ja się zapisuję na food drag. Food drag? A to tego tak. Nie znam, tych perwersji nie znam. A coś ciągniesz, to w śniegu. Jeżeli chodzi o to, co zacząłem mówić, czyli wrzucono gdzieś filmik z tych turniejów, na którym my jeździliśmy za czasów pana Andrzeja Grajewskiego do Niemiec. I to była to były fajne czasy. Wiesz co, Michał, ja nie mogę tu znaleźć coś tych urodzin, więc jeżeli masz, to bardzo cię Dobra, proszę. Dobra, to oczywiście, czyli pierwsza rzecz, 20 września 53 rok, urodziny obchodzi, urodził się w 53 roku, Józef Młynarczyk, absolutna ikona Widzewa, jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii polskiej piłki, Maćku, Mistrzostwa Polski, medal na Mistrzostwach Świata, Puchar Europy, Puchar Interkontynentalny z FC Porto i tak dalej. Panie Józefie, 100, a nawet 200 lat. Tego samego dnia urodził się bramkarz, który grał za Józefa Młynarczyka, był rezerwowym na początku, czyli Henryk Bolesta, pewnie to nazwisko ci niewiele mówi. No, coś mówi. Znakomity chyba też bramkarz, bardzo równogający. Pamiętam gdzieś z przekazów, że chyba były takie historie, że jeżeli pan, w momencie, kiedy pan Młynarczyk gdzieś zaginął, to kazano panu Boleście go szukać, strasząc go, że jeżeli go nie znajdzie, to on będzie musiał zagrać w meczu. No to są pewnie jakieś takie anegdotki. Może jeszcze kiedyś będziemy gościć Józefa Młynarczyka. Gościliśmy go już parę miesięcy temu w radiu. Bardzo sympatyczna postać. Także panie Józefie, wszystkiego najlepszego i panie Henryku. Henryk Bolesta, 57 rok. Józef Młynarczyk, 53, a był jeszcze taki napastnik, który przyszedł do nas, podobnie jak Henryk Bolesta z Ruchu Chorzów, czyli Krzysztof Kajrys, 59 rok urodzenia. Wszystkim tym jubilatom 110 lat życzy Radio Widzew. Wiesz co, to albo mnie tu internety okłamują, ale chyba nie. I 20 września chyba urodziny również ma Artur Sarnat, też bramkarz, który przez chwilę w Widzewie A to tego nie wiem. No proszę. Tak, był, ale jakoś tak mi umknął Artur Sarnat, bo ja w ogóle czasami są tacy piłkarze, o których ja jakoś przykro to mówić, ale nie pamiętam i muszę się tak zastanawiać, że rzeczywiście ktoś tam u nas grał, bo to były takie często epizody półroczne. Nie pamiętam, czy Artur Sarnat cały sezon rozegrał w Widzewie, czy pół sezonu, ale jakoś tak. Jakieś takie czasy, gdzie wypożyczaliśmy chyba też dużo z Wisły, bo wtedy i Maciej Stolarczyk, i Mariusz Job się pojawili. Potem Piekutowski był też z Wisły, bramkarz. Dokładnie. No to chyba wszystko, jeżeli chodzi o urodziny, chyba wszystko, jeżeli chodzi o datę, tak sobie spojrzymy, co dzisiaj, jeżeli chodzi o radio, natomiast ta rozpiska, czy ta ramówka pewnie ulegnie zmianie, jeżeli uda nam się, a pewnie się nam uda poprowadzić dla Was relacje z meczu futsalu, tak. A powiedz mi, kto tam gra? Jakieś jeszcze ktoś poza Rakubińskim, są jacyś, którzy, bo nie śledziłem, przyznam się, których mogę kojarzyć, jacyś piłkarze, czy nie, bo ja się nie znam na futsalu. Wiesz co, jeżeli chodzi o nie, ja tylko chyba Marcina Rachowińskiego, tak? Mariusza Rachowińskiego znam, natomiast to mi podesłał Marcin Guzewicz, ciekawą rzecz, aż to muszę sprawdzić, chwilę przedłużymy pewnie tą audycję, także za to Was prosimy, przepraszamy. Proszę go przepraszać, ja nie będę się nic odzywał, nie przepraszam. Dostałem chyba informację, że Dziennik Łódzki, tylko muszę sprawdzić, czy to jest na pewno ten autor, o którym wszyscy myślimy. Tak. Chyba Dariusz K, ale za chwilę to sobie sprawdzimy. Ja myślę, że Dariusz K powinien zostać taką maskotką Radia Widzew, a już na pewno maskotką trybuny prasowej. I tak naprawdę myślę sobie, że nie wiem, jak się do tego ty, Maćku, odnosisz, że inny Maciek, czyli Maciek W, tak sobie marzę, nie wiem, co słuchacze Radia Widzew o tym sądzą, jakby trybunę prasową poprowadził na przykład Dariusz Kuczmera, albo w duecie, albo sam, no to byłoby ciekawe. To byłoby bardzo ciekawe, ale myślę, że nie ma tyle nerwosolu w aptekach, żebyśmy... Dlaczego? Ale, ja lubię pana redaktora Dariusza Kuczmera, dlatego że często poprawia humor i autentycznie go lubię, to nie ma tutaj kpiny, no bo
trzeba mieć dużą inwencję, żeby wymyślać i takie tytuły, i potem zawartość pod tymi tytułami. Właściwie nic nie wynika z tej zawartości, no ale, ale ponieważ to jest absolutny bohater Radia Widzew, więc myślę, że Dariusz Kuczmera do trybuny prasowej, Maćku Wojciechowski, tak drwiłeś, czasami żartujesz sobie z Dariusza Kuczmery, to zaproś go do trybuny, może, może pan Dariusz Kuczmera się zgodzi, a może do rozmów totalnie swobodnych go weźmiemy. Już była myślę, że ta audycja, albo dać mu audycję taką niedzielną, na przykład wieczorną, bajko, wiesz, o bajki wtedy można byłoby czytać. Kaniecie, a Dariusza Kuczmery. Albo trybunę prasową, czyli audycję imienia, imienia Dariusza Kuczmery. No i teraz nie wiem, czy siedzisz niedzielę, wygodnie. Poczekaj, to tytuł już mam, tytuł taki roboczy mam. Kuczmera co niedziela w Radiu Widzew. I to się sprzeda. Uważaj, Krzysztof Stanowski nowym dyrektorem sportowym Widzewa Łódź. Nie będę czytał całego artykułu, zostawmy to na poniedziałek, żeby miał też Maciek Wojciechowski pożywkę do trybuny prasowej. Natomiast jakby pan Ale Dariusz czy to Kuczmera... jest stariusza? Dokładnie tak. Ale zobacz, pan Dariusz wywnioskował to po tym, że Krzysztof Stanowski był wczoraj w Łodzi, oglądał, tak jak oglądał mecz derbowy Merveja Fundambu, a potem poszedł sobie na obiad, czy obiadokolację do łódzkiej manufaktury i tam też spotkał Grzegorza Wareneckiego. Panowie obaj się znają również prywatnie. Zrobili sobie zdjęcie i to jest jakby ten powód, jak rozumiem, bo nie chcę mi się tego teraz czytać całego. Powód o, tego, dla o. którego pan przeczytaj, Dariusz Kuczmera... No, przeczytaj, no Maciek wybaczy, a powtórz potem. No, to tak, tak się robi, tak się robi karierę. Trzeba mieć nosa, wyczucie i trochę szczęścia. Dziennikarz Krzysztof Stanowski miał to wszystko, a teraz może szczycić się przeprowadzeniem najciekawszego transferu w najnowszej historii Widzewa. Wszyscy inni dyrektorzy sportowi i skauci Widzewa powinni się wstydzić. Jeszcze kilku takich fundambo mamy pod tytuł. Krzysztof Stanowski powinien objąć stanowisko dyrektora sportowego Widzewa i ściągnąć do łódzkiego klubu jeszcze kilku takich graczy jak Merwej Fundambu. Niech redaktor, dyrektor kontynuuje swoją robotę, którą zapoczątkował 2 lata temu. Stanowski jako prezes B-klasowego klubu KTS Weszło postanowił zabawić się w menadżera, rozwinąć sieć scoutingu w Afryce i mamy tego efekty w Widzewie. 20-letni Fundambu swoją przygodę rozpoczął w kongijskich klubach AS Elonga i FC MK Entachite, jakkolwiek. W maju 2019 roku trafił do Polski, gdzie zasilił szeregi B-klasowego KTS Weszło. Tylko Krzysztof Stanowski wróżył mu przyszłość i się nie pomylił, co nie jest prawdą. No tak, to dyrektor sportowy. Co nie jest prawdą, ośmieszył dyrektorów sportowych, którzy wymieniają jednego piłkarza pierwszej ligi na drugiego, zgarniają kasę, a drużyny jak nie grały, tak nie grają. Krzysztof Stanowski ma inną wizję futbolu i niech to wykorzystają działacze Widzewa. Panie Dariuszu, ja przypominam, że w pierwszej lidze, ale w Ekstraklasie chyba też może grać tylko jeden zawodnik bez paszportu Unii Europejskiej. No tak, ale wiesz, ale tutaj ja muszę powiedzieć, no nie możemy sobie żartować, ale teraz tutaj Kuczmera, Dariusz Kuczmera ma rację. Jasne, że tak, ale w kolejnym akapicie ośmiesza sam siebie. Rozmowy w sprawie objęcia stanowiska dyrektora sportowego w Widzewie już trwają. Krzysztof Stanowski spotkał się w manufakturze z wielkim kibicem RTS Grzegorzem Waraneckim. Obaj panowie wspólnie coś wymyślą korzystnego dla Widzewa. No, ale wiesz, jest klikalność, tytuł, no to brawo dla pana redaktora Kuczmery za umiejętność wymyślania tytułu, bo to też jest jakiś talent. Natomiast no, rzeczywiście Krzysztof Stanowski pokazał, że... Ale my mamy korzyść taką podwójną z tego, że Krzysztof Stanowski tego Funambu wynalazł, bo po pierwsze gra w Widzewie, no i po każdym meczu Weszło coś o Widzewie pisze. Natomiast tutaj widzę, a propos tego artykułu, o którym czytałeś, Dariusza Kuczmery, to jeden z naszych słuchaczy, Tomcik, też przy okazji tego artykułu, Krzysztof Stanowski, nowym dyrektorem sportowym Widzewa Łódź, też chyba do Rady Języka Polskiego zgłosił taką propozycję, głupi, głupszy Kuczmera, także no, rozwija się nam to i Rada Języka Polskiego powinna bliżej przyglądać się Widzewowi, bo zasady zmiany tutaj języka polskiego na Widzewie, kibice są bardzo, widzę,
tej kwestii żywo zainteresowani i twórczy, i piłkarze Widzewa. To prawda. Okej, Michał, będziemy już się powoli żegnać i kończyć. Ja jeszcze chciałem tylko nawiązać do tej informacji, która wczoraj pojawiła się na profilu radia. Ja się nie będę żegnał, bo różni słuchacze słuchają radia Widzew, pewnie nie tylko katolicy, i tak jak kiedyś była afera, że Artur Borut się przeżegnał, to ja się nie będę żegnał. To powiem ja za chwilę po tutaj prostu nie do słychać, widzenia. To nie widać. I ja chciałem nawiązać do tej informacji, która by pojawiła się u nas na profilu radiowym na Twitterze wczoraj wieczorem. W dniu wczorajszym przy okazji tego meczu widzę w Stomil prawie 3000 osób nam zaufało i no, było tak, z nami tak, na w radiu i na YouTubie. Dokładnie. Także jeszcze raz dziękujemy. To jakby nas też motywuje, napędza. Klikajcie tam lajki, nie wiem co się jeszcze, udostępnienia i tak dalej. A chciałem właśnie jeszcze powiedzieć słówko o Maćku Winczewskim, że jest to, no wydaje mi się, młody, dobrze wychowany człowiek, bo jak zaglądam od czasu do czasu na Twittera, to on potrafi podziękować, potrafi zaprosić, także no fajnie, że są jeszcze młodzi ludzie z Kinderstubą. Ja chciałbym również podziękować Michałowi Nibarskiemu za inteligencję, za... Nie, Maćku, ja mówiłem szczerze, tutaj nie ale ja też mówię, Michale, ale ja też mówię szczerze, no mało jest osób z tak ciętym językiem, ale tak z szybkim kalkulatorem w głowie. Dobra, tak, bo już się przesłodziliśmy, a w niedzielę zawsze się je ciasto, więc już w ogóle... będzie za słodko. Pozdrawiamy Jana dnia. Cukiernika Zalewskiego, był fantastyczny człowiek, panie Janie, był pan cukiernikiem, możemy słodzić w niedzielę. A po takim meczu to tylko trzeba słodzić. Tyle było już tutaj goryczy u nas, że mam nadzieję, słuchacze nam wybaczą nasz nastrój taki słodki. Dobra, to co, to nie żegnamy się, ale mówimy do widzenia, do usłyszenia. Ja się przeżegnam przed następnym meczem. Do usłyszenia, cześć Maciu. Trzymajcie cześć, się, cześć Michał, cześć wszystkim, hej. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.